Ujemne kalorie, no, temat bardzo ciekawy, bardzo pożądany, żeby faktycznie tak było, że jemy, jemy i chudniemy. Faktycznie coś w tym prawdy jest. Mamy pewne grupy produktów, których organizm, żeby je przetrawić, wykorzystać, zużywa większe ilości energii niż te produkty dostarczają. Do takich produktów należą głównie owoce i warzywa. I faktycznie stosowanie diet bogatych w warzywa i owoce powoduje, że nasz metabolizm jest szybszy, lepiej się czujemy, wszystko lepiej funkcjonuje, więc jakby to z automatu się dzieje. Natomiast są produkty takie jak na przykład grejpfruty, które są bardzo wskazane jako nieliczne owoce w dietach na redukcję, żeby one dominowały. Jak liczne sałaty, jak zjemy 3 pudełka sałaty, to faktycznie organizm zanim to przerobi, to trochę czasu minie, a kalorii nie dostarczyliśmy prawie w ogóle. Tak samo będzie wyglądała sytuacja z ananasem, ale z drugiej strony musimy uważać na cukier, który tam się znajduje, więc papryki różnego rodzaju, zwłaszcza te ostre, też bardzo mocno nakręcają metabolizm, ale z drugiej strony powodują dzięki temu nakręconemu metabolizmu, że nam się częściej chce jeść, więc zawsze ta druga strona medalu będzie istniała. Reasumując, dieta ujemnych kalorii nie jest magiczną receptą na piękną i smukłą sylwetkę. Trzeba się ruszyć, dietę zbilansować, a nie głodzić się używając tylko te produkty, które dają tak zwane ujemne kalorie.